na boisku Brzychnie mamy w tym momencie 20 minutę spotkania. Wynik w tym meczu to na razie 3-0 dla Kotana Ozorków. Teraz gospodarze próbują, no walczą tutaj, szarpią, ale na razie ta bardziej odtrzaskana w akasowych bojach drużyna Kotana Ozorków na niewiele pozwala tutaj gospodarzom na swoim boisku. Drodzy widzowie, mamy bramkę kontaktową. Kontaktowy gol. Kontaktowy, przepraszam. Oby nie okazało się, że gol honorowy. Mamy gol na 1-3. Zawodnik z numerem 99, gdyż nie jest Rzeszina, po wrzutce w pole karne uderzył z bliska Krystian Zdziarski. Już jest uderzenie. I bramka blaski. I na kontaktowa 2-3, więc naprawdę zrobiła nam się tutaj prawo. Udziwiamy się to. No i teraz Rzeszkin przycisnął przeciwnika po tej kolejnej straconej bramce. Na początku mówię, że płacą chwytowe, no ale tu obie drużyny troszeczkę radosny futbol w tej obronie. Próba przerzucenia piłki, uderzenie. Drużyna z Brzychnia w latach 60. po wielu sezonach w A-klasie awansowała do trzeciej ligi, gdzie rywalizowała właśnie z Widzewem Łódź, a także z rezerwami Łódzkiego Klubu Sportowego. To były na pewno mecze bardzo ciekawe dla kibiców tutaj w Brzychnie i pewnie z rozrzewnieniem wspominają ten właśnie okres ci starsi kibice oczywiście. Dodajmy, że drużyna z Brzychnia w obecnym kształcie powstała pod nazwą KS Brzychnia, została reaktywowana 27 lipca 2015 roku, czyli całkiem niedawno. No i zobaczymy, jak ta odbudowa futbolu w Brzychlinie będzie się toczyła dalej. Jak na razie ta drużyna jest w A-klasie, no ale dzisiaj ma przed sobą bardzo ciężkie zadanie. Rywal Kotan Ozorków w zeszłym sezonie. Teraz bardzo dobra piłka do grającego z czternastką Jarosława Bieńkowskiego. To kolejna sytuacja tego zawodnika w tym meczu, ale nie dokręcił tej piłki i niestety wylądowała ona poza boiskiem. Możemy powiedzieć o kilku ciekawych osobach pochodzących lub związanych w mniejszym lub większym stopniu z Brzychlinem. To też osoby, które związane właśnie są z piłką nożną na wyższym poziomie niż ten A-klasowy. To chociażby Jan Polańczyk, były piłkarz m.in. Łódzkiego Klubu Sportowego, Wisły Płock, Olimpii Poznań, który swoją karierę zakończył piłkarską w Holandii. Łukasz Znyk, obecny trener trampkarzy z Brzychlina, były piłkarz Pelikana Łowicz, kiedy Pelikan grał w drugiej lidze. Jan Ostrowski, osoba pracująca obecnie w klubie KS Brzychlin, związany kiedyś z Wisłą Płock. Sławomir Janicki z epizodem także w Wiśle Płock. I Włodzimierz Małowiejski, pochodzący z Brzychlina, były trener m.in. Krzo Ostrowiec, Świętokrzyski, Podbeskidzia czy Polonii Warszawa. Jego syn Hubert jest szefem Banku Informacji i Reprezentacji Polski. Teraz bardzo groźna sytuacja. Kolejny raz Krystian Zdziarski w tym meczu miał szansę na zdobycie tej drugiej bramki, bo dodajmy, że strzelił on pierwszą bramkę dla KS Brzychlin w tym meczu. Dodajmy też troszeczkę informacji o gościach Kotan Ozorków. Dokładnie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej. KP Kotan Ozorków zostało założone 1 czerwca 2006 roku przez pracowników, absolwentów programu terapeutycznego oraz pensjonariuszy ośrodka rehabilitacyjno-readaptacyjnego
Monar Wodzi. Klub powstał dlatego, że piłka nożna była jednym z właśnie najpopularniejszym sportem uprawianym przez osoby, które w tym ośrodku przebywały. No i w pewnym momencie postanowiono, że można też tych ludzi rehabilitować, readaptować właśnie poprzez piłkę nożną. Teraz Mateusz Maciejewski. Bardzo dobra piłka, fantastyczne dogranie. Dosłownie na drugi, trzeci metr przed bramkę Kaźmierczaka i Mateusz Barczak mógł skompletować hat-trick. Pewnie zostałby przez nas tutaj odpowiednio pozdrowiony, a może nagrodzony wywiadem w naszym hat-tricku właśnie Mateusz Barczak. No ale jeszcze może hat-tricka skompletuje, zobaczymy. Jeszcze kilkanaście minut. Kotan rozwija się bardzo szybko, ten klub ma dopiero kilkanaście lat, a już doczekał się chociażby sekcji piłki nożnej kobiet. Możemy tutaj Kotanki pozdrowić, mieliśmy okazję też filmować występy na hali piłkarek Kotana Ozorków. A teraz zagranie piłki w pole karne, ależ bomba teraz. To znów chyba Krystian Żarski próbował pokonać bramkarza. Fantastyczne uderzenie. Mateusz Maciejewski za chwilę wrzuci piłkę zapewne w pole karne gospodarzy. To taki stały fragment gry, a teraz bardzo niepewnie Mateusz Kaźmierczak w bramce Żychlina i mogło to się zakończyć stratą piątej bramki, bo już tam dwóch zawodników z Ozorkowa czyhało na właśnie taki błąd bramkarza gospodarzy Mateusza Kaźmierczaka. Teraz wymaga się doping z ławki Kotana Ozorków. Do piłki podchodzi zawodnik z numerem 14, Marcin Barczak. Zobaczmy, to chyba pierwsza taka sytuacja w tym meczu dla zawodnika Kotana Ozorków na strzał z tej odległości. Barczak! I mamy 5-2, proszę Państwa. Piąty gol dla gości. Marcin Barczak, zdobywcą piątej bramki. Czy już jest wszystko? Czy wszystko już zostało wyjaśnione? Wydaje się, że tak. 5-2 dla gości. No i przed chwilą, proszę Państwa, szósty gol dla gości. Załamana drużyna gospodarzy. A strzelcem bramki, proszę Państwa, Mateusz Barczak z numerem 7. Kompletuje tym samym hat-tricka Mateusz Barczak. Mówiliśmy o tym. Wygląda na to, że chyba wszyscy zawodnicy dzisiaj dostaną szansę w obu drużynach pokazania swoich umiejętności. Daleka piłka do Wilde. Wilde z numerem 21 na lewym skrzydle. Zobaczmy, wrzutka w pole karne. Ależ tam się teraz zakotłowało przed bramkarzem Kaźmierczakiem. Miał tam Piotr Osiński fantastyczną sytuację, ale dobrze obrońca z Żychlina go zblokował w ostatniej chwili. I dalej 2-6. Teraz akcja prawą stroną boiska. Z numerem 20 Kasper Walczak próbował zaskoczyć bramkarza. Kasper Walczak to według naszych informacji zawodnik 19-letni, który dysponuje piekielnie mocnym uderzeniem i wydaje się, że właśnie próbował przed chwilą to wykorzystać, ale został zblokowany przez dobrze grającą dzisiaj defensywę Kotana Ozorków. Mamy stały fragment gry, bardzo duża ilość stałych fragmentów gry na tym boisku, niewielkim Żychlinie. Dużo rzutów z autu, dużo rzutów rożnych, rzutów wolnych. Piłka co chwila ląduje w polach bramkowych i w polach karnych. Także bramkarze mają tutaj sporo roboty. A teraz właśnie wspomniany wcześniej, przed chwilą przeze mnie, z numerem 20, ten właśnie Kasper Walczak głową. Nie było to atomowe uderzenie, ale jednak celnie trafia do bramki. Tak, musiał tam wykazać się akrobatycznymi umiejętnościami Kasper Walczak. Zgrana piłka do niego, przychylił się, kucnął, strzelił głową do tyłu, co jest dość rzadkie, rzadko spotykane. I mamy 3-6, drodzy widzowie, 3-6 w Żychlinie. Tak, i w tym momencie właśnie sędzia Walczak zakończył to spotkanie. 3-6 w tym debiutanckim meczu KS-u Żychlin w A-klasie
w tej wymarzonej A-klasie, do której 4 lata KS Rychlin się próbował dostać. No jest to troszeczkę, można powiedzieć, lekcja futbolu od Kotana Ozorków. Tak to wygląda. Mateusz Maciejewski świeżo po meczu. Witamy ponownie z Rychlina, drodzy widzowie. Tym razem mamy przed sobą zawodnika Kotana Ozorków, zawodnika grającego trenera, oczywiście Mateusza Maciejewskiego. Panie grający trenerze, gratulujemy. Wygraliście aż 6-3 tutaj w Rychlinie. Także nasze gratulacje. Jak podeszliście do tego spotkania? Czy spodziewaliście się, że strzelicie aż 6 bramek tutaj w Rychlinie? Nie, no na pewno się nie spodziewaliśmy 6 bramek. Spodziewaliśmy się bardziej defensywnej gry z punktu widzenia przeciwnika. Mecz był bardzo otwarty. Przeciwnicy wyszli wysoko. Udało się to wykorzystać, skontrować błędy w ich obronie. W sumie dostaliśmy 2 prezenty. My im 2 oddaliśmy, więc można powiedzieć wyszło na remis. Natomiast to, co my strzeliśmy z przodu, no to wyszło na nasze. Ostatecznie skończyło się 6-3. No, tak jak widać po wyniku. Wynik hokejowy. Mecz bardzo otwarty. Dużo sytuacji, no wiele się działo. Tutaj gospodarze tego pojedynku, no bardzo zmotywowani przed tym meczem, otrzymali puchary z okazji awansu do tej A-klasy. Czy wykorzystaliście to właśnie, staraliście się to wykorzystać, taka była taktyka, bo pierwsze 16 minut to było 3-0 dla Was? Staraliśmy się wyjść dosyć wysoko na ten mecz, zaatakować od razu przeciwnika. Natomiast myśleliśmy, że Rychlin wyjdzie bardziej defensywnie, tak jak już wspomniałem, zamknie się bardziej na swojej połowie. Tak jak mówię, drużyny nie znaliśmy, debiutują, gratuluję oczywiście awansu drużynie przeciwnej. Życzę im powodzenia, no muszą trochę popracować. My również nad defensywą, bo 3 stracone bramki i niczego dobrego nie wróżą, więc jeszcze dużo pracy przed nami. Właśnie do tego chciałem troszeczkę nawiązać. W zeszłym sezonie byliście taką drużyną, która sporo goli strzelała, ale też sporo traciła. Zajęliście wtedy 9 miejsce w 14 zespołowej A-klasie. Czy pracowaliście nad tym? No bo dzisiaj jednak te 3 gole stracone, a zdobytych aż 6, czyli wygląda jakbyśmy widzieli Kotan z zeszłego sezonu. Czy coś się zmieni w waszej grze i będzie więcej jednak bramek, tak jak dzisiaj, więcej bramek w sieci waszych rywali cały czas? No mamy nadzieję, że przede wszystkim poprawimy ofensywę, bo z tym był bardzo duży problem, zwłaszcza u nas na naszym stadionie, o dziwo. Natomiast tak, poprzedni sezon to było głównie ogrywanie młodych zawodników i szykowanie ich pod tą rundę, pod ten sezon. Miejmy nadzieję, że to zaprocentuje. Były drobne wahania, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy, bo dużo zawodników wyjechało, część było nieobecnych. Jeszcze wchodzimy w ten trening taki taktyczny, typowy, z ustawieniem się w grze defensywnej. Także mam nadzieję, że to zaprocentuje w kolejnych meczach, już trudniejszych zdecydowanie. No bo te mecze myślę, że będą bardziej zamknięte niż ten, który był dzisiaj. Kto zasłużył w waszej drużynie na wyróżnienie? Czy to Mateusz Barczak, strzelec hat-tricka, który dzisiaj no, uciekł nam tutaj przed kamery? Czy właśnie jego trener chce wyróżnić? No zdecydowanie, młody hat-tricka, jeszcze też musi popracować nad treningiem, ponieważ między innymi on właśnie dużo wyjeżdżał, natomiast jak widać cyfry daje, jest to zawodnik nie do zastąpienia, można powiedzieć. No i wielkie gratulacje dla niego, natomiast cały zespół zasługuje na brawa za to zwycięstwo. Oczywiście, całemu zespołowi bijemy brawo i gratulujemy. Panie trenerze, już nie trzymamy dłużej, prosimy biec do szatni do zadowolonej, ucieszonej całej ekipy Kotana Ozorków. Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę, że przyjechaliście tutaj do Rychlina akurat na nasz mecz. Wiem, że to akurat przypadek, że my, ale bardzo dziękujemy. Wam też życzymy wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie, dzięki bardzo. Tym razem z nami zawodnik KS Rychlin, Maciej Ryżlak. Witam serdecznie. Po raz pierwszy przed kamerą Hat-Trick TV, prawda? Nie, drugi raz, bo raz mignąłem w rąbieniu. Ale po raz pierwszy w wywiadzie z Hat-Trick TV. Niestety dzisiaj nie udało wam się wygrać, nawet nie udało się zdobyć punktu. Waszym rywalem Kotan Ozorków to dosyć trudny rywal. Czy spodziewaliście się takiego debiutu, że stracicie aż 6 bramek? Jak podeszliście do tego meczu? Znaczy, no można powiedzieć, że tu trochę wyszedł, powiedzmy, stres i brak ogrania w A-klasie, nasz debiut, tak? Szybkie 3 bramki nas trochę zdemobilizowały, ten trudny początek meczu, indywidualne błędy. Potem właśnie doszliśmy na te 2 bramki, myśleliśmy, że coś z tego już wyjdzie, że już mamy ich, a tu potem oni 3 bramki zdobyli. No i mecz się skończył nie po naszej myśli. No właśnie, w pierwszych 16 minutach straciliście 3 bramki. Czy myślisz, że wpływ tutaj na to mogło mieć, nie wiem, jakieś rozprężenie, czy po prostu stres? No myślę, że bardziej stres. No tu właśnie widać, indywidualne błędy zaważyły, brak zrozumienia w obronie, no i szybkie 3-0 się zrobiło. Jak chodzi o waszą kadrę, w zeszłym sezonie awansowaliście z drugiego miejsca B-klasy grupy trzeciej. Zostawiliście wtedy w pokonanym polu Huragan Swędów, bodajże Sokół Popów. No ale czy wzmocniliście kadrę na A-klasę? Bo A-klasa jednak to jest poziom wyżej i tutaj nieraz te umiejętności B-klasowe są niewystarczające. Czy wzmocniliście kadrę, ewentualnie kim?
Powiedziałbym, że jakieś tam powroty są, no tam 2-3 powroty do klubu są. Pracujemy nad kolejnymi wzmocnieniami, jeszcze do końca sierpnia z 2-3 zawodników uda się pozyskać. No osłabienia też tam były ze 3, kluczowi zawodnicy 2 odeszli. No i no powiedzmy, że kadra jest minimalnie osłabiona. Jakie plany na ten sezon? Walka o utrzymanie czy coś więcej? Znaczy na wstępie wiadomo, chodzi o walkę o utrzymanie. Pierwszy mecz trochę zweryfikował nasz poziom, no ale to też stres z tego wynikał. Zobaczymy, jak będzie w następnych spotkaniach, jednak na razie no, nie mogę zbyt wiele powiedzieć. Liga pokaże, o co będziemy walczyć. Tyle z Żychlina. Bardzo dziękujemy za wywiad. No cóż, życzymy oczywiście powodzenia w kolejnych meczach. Dzisiaj się nie udało. No i pracy nad tą defensywą skutecznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I bardzo dziękujemy oczywiście za gościnę KS-owi Żychlin. Dziękuję. Drodzy widzowie, Hat-Trick TV po raz pierwszy dzisiaj w Żychlinie. Nie obyło się bez małych problemów technicznych. Natomiast pokazaliśmy wam 6 z 9 bramek bodajże. 6 z 9? Tak. Tak, pierwszych 3 nie zanotowaliśmy. Pozostałe wszystkie bramki się zarejestrowały. Więc bardzo na szczęście dużo bramek w tym meczu, więc mamy też i trochę szczęścia, że w tej drugiej połowie też bardzo dużo trafień do bramek było. Czyli jesteśmy po prostu wdzięczni piłkarzom, że tych bramek troszeczkę nastrzelali i dzięki temu mogliście zobaczyć dzisiaj przynajmniej te 6 goli. Mamy nadzieję, że w kolejnych meczach te transmisje będą wyglądały lepiej. Oczywiście walczymy o lepszy sprzęt, prowadzimy zrzutkę. Tak, możecie przeczytać link do zrzutki w komentarzu, była gdzieś na początku transmisji. Możecie zawsze wspomóc nas i po prostu będziemy te transmisje robić częściej z różnych poziomów rozrywkowych, co myślę, że ucieszy naszych widzów, bo czasami dobrze obejrzeć taką B-klasę czy A-klasę. Dokładnie, dzisiaj mieliśmy kwintesencję A-klasy, czyli wiele bramek, błędy, bramki, ładne uderzenia, słupki, poprzeczki. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawe spotkanie w Żychlinie. Przede wszystkim walka, nie odstawianie nogi, nie odpuszczanie. Brakło troszeczkę umiejętności, może takie właśnie zestresowanie ze strony KS Żychlin. Natomiast Kotan Ozorków, doświadczony 11 już obecnie sezon, gra w A-klasie. Widać, że to jednak doświadczenia klasowe pomogły. Także jak chodzi o boisko, na boisku nie udał się ten debiut w A-klasie KS-owi Żychlin, ale organizacja naprawdę było bardzo fajnie. Jeszcze raz dziękujemy tutaj za gościnę. No i mamy nadzieję, że jeszcze do Żychlina zawitamy. A gdzie będziemy za tydzień? Tego jeszcze nie wiemy. No zobaczymy. Zaproszenia spływają do nas na skrzynkę. Gdzie się pojawimy, pomyślimy, ale myślę, że coraz więcej transmisji, aby jeszcze je bardziej ulepszać i prezentować coraz ciekawsze mecze. Dokładnie tak. A w Żychlinie dzisiaj dla was pracowali Marcin Kucharski i Krzysiek Kowal. Do zobaczenia na kolejnej transmisji.